Dziewczynka z niebieskiego domku, część piąta. Ostatnia. Gdy król wirus, rycerz w masce i mała dziewczynka próbowali porozumieć się w lochu, nagle jeden z więźniów odezwał się zniecierpliwiony. Ona chyba chce wam pokazać, że musicie gdzieś z nią pojechać. Cisza! Odezwał się zamaskowany rycerz. Chcesz, żebyśmy gdzieś z tobą pojechali? Zapytał zaskoczony król wirus. Dziewczynka zaczęła wyraźnie potakiwać głową, mimo że nie do końca rozumiała, co do niej mówią. Dziwne, ciekawe, co takiego chciałaby nam pokazać ta niemowa, pomyślał głośno król. Panie, lepiej nie ryzykujmy, a co jeżeli to jakaś zasadzka? Powiedział rycerz ubrany w dziwny, błyszczący kombinezon. A co niby gorszego może nam się stać? I tak nie mogę nigdzie wychodzić, z nikim się spotykać, wszyscy się mnie boją. Przynajmniej będę miał przejażdżkę, a ta mała dziewczynka i tak nam nie ucieknie, odpowiedział pewny siebie król wirus. Minęła godzina, gdy dziewczynka usłyszała, że do jej celi zbliża się dwóch rycerzy. Otworzyli loch i wskazali jej drogę do wyjścia. Przed zamkiem czekał już na nią na koniach cały orszak królewski. Pośpiesznie wyruszyli w drogę. Po pewnym czasie byli już w znajomej dla dziewczynki okolicy. Widziała ona w oddali ukochany las, łąkę i zwierzęta, które znała od urodzenia. Nad ich głowami latały uradowane ptaki, cieszące się na widok przyjaciółki. Nagle mieszkanka niebieskiego domku zaczęła pośpiesznie wskazywać ręką na pagórek widoczny w oddali. Orszak szybko obrał wskazany przez nią kierunek. Po kilku chwilach stali naprzeciw jej małego, uroczego, niebieskiego domku. Dziewczynka zeskoczyła szybko na ziemię i gestem przywoływała wszystkich towarzyszy. Razem udali się za jej dom. Tup, tup, tup. Nie uwierzyli w to, co udało im się zobaczyć. Zaraz za domkiem dziewczynki płynął mały, niezwykle przejrzysty strumyk. Wyglądał dokładnie jak ten, którego od miesięcy poszukiwano. Rycerze od razu chwycili zatrzymane na plecach ogromne strzykawki i natychmiast napełnili je wodą ze strumyka. Jakaż była radość króla wirusa, gdy nachylił się nad wodą. Mała dziewczynko, uratowałaś całe królestwo kwarantanny. Jak ja ci się odwdzięczę? Krzyczał uradowany chłopiec. Straż! Natychmiast udajcie się z pełnymi strzykawkami do szpitala. I rozkażcie każdemu choremu podać kubek tej magicznej wody. Później rozwieźcie ją po wszystkich domach, rozkazał król wirus. Rycerze w maskach i kombinezonach pośpiesznie odjechali konno w stronę zamku. Mała dziewczynka radośnie podskakiwała. Hop, hop, hop. Wiedząc, że pomoże tysiącom chorych ludzi. Sam król wirus postanowił napić się wody z nadzieją, że jego również uleczy. Jakie było jego zaskoczenie, gdy nareszcie przestał kaszleć i gorączkować. Uff. Hurra! Jestem wolny! W końcu mogę wyjść do ludzi! Nareszcie mogę przebywać wśród poddanych i nikogo więcej nie zarażę! Biegał i skakał. Hop, hop. Przepełniony radością. Po chwili podbiegł do małej dziewczynki z niebieskiego domku i dziękując wycałował ją z całych sił. Od tej pory dziewczynka miała nowego przyjaciela. Mijały dni, a w królestwie kwarantanna coraz więcej osób wychodziło ze szpitali. Ijo. Każdy, kto napił się wody z magicznego strumyka, mógł wyjść na dwór i cieszyć się wolnością. Nikt już nie miał za złe królowi wirusowi, że kazał siedzieć im w domach. Wiedzieli bowiem, że zrobił to dla ich dobra, by ochronić ich przed chorobą. Od teraz wszyscy w królestwie spędzali czas razem, a dziewczynka z niebieskiego domku w podziękowaniu od króla wirusa dostała wielki słownik, by móc nauczyć się ludzkiego języka, którego dotąd nie znała. A życie w królestwie toczyło się dalej. Koniec.